11 maja na stadionie Oświęcimskiej Soły odbyło się półfinałowe spotkanie Pucharu Polski na szczeblu Małopolski Zachodniej. Na Planty przyjechała drużyna MKS Trzebinia Siersza, lider 5 Ligi Krakowsko-Wadowickiej. Trener Sebastian Stemplewski do podstawowej jedenastki wystawił. Na bramce Suchacki Marcin, dalej Sałopatek Bartłomiej, Mycyk Krzysztof, Kapciński Dariusz, Kowalski Dawid, Łatek Dariusz, Piskozub Dawid, Majcherek Maciej, Stemplewski Sebastian, Tobik Michał, Kyrcz Oskar. Mecz zaczął się spokojnie. Drużyny bacznie przyglądały się rywalom. Różnicy klas nie dało się wyczuć i każda z ekip czekała, co pokaże przeciwnik. Na pewno widać było, że gra nie przypominała zmagań Soły w Oświęcimskiej A-klasie. Piłkarze grali składnie, spokojnie i z widoczną myślą taktyczną. W 6 minucie groźny strzał z rzutu wolnego oddali goście. Strzelał Paweł Szczepanik i piłka przeszła nad poprzeczką. W 19 minucie prawą stroną urwał się Oskar Kyrcz. Z trudem, ale ładnie dośrodkował. Niewiele brakowało, by Michał Tobik doszedł do pozycji strzeleckiej. Trzebinia próbowała przebicie przez pewnie grającą obronę gospodarzy. Mariusz Rogalski podawał do Artura Czecha, ale skutecznie sytuację wyjaśniła Soła. W 25 minucie bliski szczęścia był Dariusz Płatek, ale piłkę pierwszy zagarnął Łukasz Dobranowski. Soła próbowała dalej. W 27 minucie piłkę w pole karne wrzucił Płatek, głową wybijali goście, ale futbolówka trafiła do Michała Tobika, a ten mocno przestrzelił. MKS odpowiedział minutę później. Lickiewicz wrzucił w pole karne, ale Mariusz Rogalski nie pokonał Marcina Suchackiego. Składną akcją popisali się goście. Artur Czech podawał do Jakuba Pająka, ale piłkę ładnie zablokował Krzysztof Mycyk. W 33 minucie szczęścia próbował Oskar Kyrcz, ale piłka tego ambitnie grającego zawodnika poszybowała w niebo. Soła próbowała szczęścia ze stałych fragmentów gry. Kowalski dośrodkował z rogu, tylko ładnie w strzale Krzysztofa Mycyka z bramki piłkę wybił jeden z zawodników gości. W 39 minucie gospodarzy uratował słupek. Po ograniu przeciwnika w rogu boiska piłka powędrowała do Mateusza Hałata i do szczęścia brakowało niewiele. W 58 minucie Sebastian Stemplewski wrzucił piłkę na pole karne i najpierw z przewrotki próbował Kania, a drugą próbę podjął Darek Płatek, również w tym samym stylu. Damian Lickiewicz groźnie strzelał w 61 minucie, ale piłka przeszła nad poprzeczką. W 74 minucie, po dośrodkowaniu ze stałego fragmentu gry i zamieszaniu w polu karnym, piłkę uderzał Oskar Kyrcz, ale i ta próba okazała się nieskuteczna. Dawid Piskozub w 80 minucie próbował zdobyć zwycięskiego gola, ale arbiter dopatrzył się pozycji spalonej. Trzebinia również szukała swojego okazji. W 84 minucie do przodu ładnie poszedł Bartosz Rokita, bramka wisiała w powietrzu, ale piękną obroną popisał się golkiper Soły. Minutę później groźnie strzelał Damian Lickiewicz, ale Marcin Suchacki znów wyszedł obronną ręką. W 90 minucie szale zwycięstwa próbował jeszcze przechylić Dawid Piskozub, ale mecz w regulaminowym czasie zakończył się wynikiem bezbramkowym i zespoły przystąpiły do mających rozstrzygnąć rzutów karnych. Pierwszy do piłki podszedł Janeczko i Soła zaczęła od prowadzenia. Później na 1-1 Lickiewicz. Nie pomylił się Bartłomiej Sałopatek. Stan wyrównał Szymon Jędrzejczyk. Naczy 2 Jasiński. Później jedenastki nie wykorzystał Paweł Szczepanik. Michał Tobik zrobił to samo. Kalinowski wyrównał na 3-3. Po strzale Dawida Piskozuba zrobiło się 4-3. A po niewykorzystanym karnym Dominika Rolki w szeregach Soły wybuchła radość, bo to oni przeszli do finału, gdzie zmierzą się z trzecioligowym Przebojem Wolbrom. No jak było widać, aura nas nie rozpieszczała, około 30 stopni temperatura. Był to taki raczej spokojny futbol, gdzie czekaliśmy po prostu na jedną kontrę. Mi się wydaje, że rywal również czekał na tą jedną kontrę, jeden strzał, gdzie po prostu mecz by się zakończył pewnie 1-0.
Nie ukrywam, że liczyliśmy też na stałe fragmenty. Troszeczkę nam brakło szczęścia, bo tutaj główka Mycyka, gdzie zawodnik wybijał z linii bramkowej. Później druga też była taka sytuacja, co tam została zblokowana. Mecz taki, no można powiedzieć, troszkę przyjaźni. No, nie było żadnej ostrej gry, było dużo miejsca na boisku. Właśnie na początku taki spokojny, wyrównany. To znaczy widać, że to już przyjechała drużyna z piątej ligi, gdzie potrafi grać, gdzie, tak jak już tutaj mówiłem panom z dziennika, że oni potrafią grać i nie ma czegoś takiego, że jest 20 zawodników przy piłce, tak jak jest w A-klasie. Bo widać, że mieliśmy miejsce, mogliśmy grać przez środek, mogliśmy klepać tak zwanie. Więc to już była całkowicie inna gra. Ale ten mecz miał kilka faz. W jednej właśnie oddaliście inicjatywę Czebini, było niebezpiecznie? No było niebezpiecznie, bo pod koniec zmienili też swoje sytuacje. Ale tak jak mówię, no nie były to aż takie sytuacje, były to sytuacje do strzelenia bramki, no ale też jest bramkarz, prawda, i od tego, że wybronił swoje. Przy rzutach karnych również się sprawdził, pomogły mu poprzeczki. Pomimo tego, że drużyna klasowa z wyższych lig, wydawało się, że jednak mogliście zagrać ostrzej, bardziej przy przeciwniku, mieli za dużo swobody, takie głosy dało się słyszeć. To znaczy, może i mogliśmy, ale z drugiej strony, jakbyśmy się otworzyli, może by po prostu wpadła bramka dla nich. Dlatego do samego końca trzymałem jednego napastnika i nie chciałem ryzykować, bo po co zaryzykować i stracić, prawda? Są karne, chłopcy tutaj też ćwiczą karne, udało się strzelić, wygraliśmy mecz. Także chyba koncepcja była dobra. Gdy schodził pan z boiska, Janeczko pana zastąpił, czyli taka zmiana na bardziej ofensywny styl gry? To znaczy Adamowi chciałem troszkę dać odpocząć, ponieważ gra wszystkie mecze i chciałem po prostu go troszeczkę odciążyć. Dlatego wszedł tam na ostatnie 35 minut. Wiedziałem, że też dobrze strzela rzuty karne, więc przyda się na karne. U mnie jest troszeczkę gorzej, więc wolałem zejść, nie ryzykować i mieć czyste sumienie, żeby nie podchodzić. Wydaje się ta drużyna Trzebini z wyższej klasy, ale jakby wam się dobrze grało, jakby byliście ponad tą A-klasę, którą już wszyscy wróżą wam awans, że w klasach wyższych lepiej by wam się grało piłkę techniczną, mniej taką ordynarną? Tak jak mówię, tutaj już nie ma jakichś brutalnych fauli i tutaj jest dużo miejsca, przynajmniej do środka boiska, gdzie można grać, można klepać, można przenosić piłkę z jednej strony na drugą stronę. A w A-klasie, no tak jak mówię, tam gdzie jest piłka jest 20 zawodników i dlatego się może troszkę ciężej gra. Także naprawdę fajny mecz. Fajny mecz w sensie takim, że można było pograć. Murawa też zaczyna dochodzić do siebie, więc naprawdę jest fajnie. Różniła się obrona Soły, bardzo spokojna. Tam Kapciński, po prostu byliście tacy pewni w obronie. To znaczy widać u Darka doświadczenie. Przed nimi grał Majcherek, gdzie troszeczkę tam naciągnął sobie łydkę, więc też chcieliśmy go po prostu, żeby sobie odpoczął. Ale tak, bez zarzutów, to znaczy bez zarzutów, to zawsze coś tam jest, prawda? Jest jakieś te piłki przechodziły, ale zero z tyłu, zero z przodu, ale po karnych wygraliśmy też. Puchar Polski, gracie dalej, tak? Gramy dalej, Puchar Polski, Wolbrom przyjeżdża, także czekamy na kolejnego rywala.